Siemaneczko, witam was na naszym kanale Heport TV, nazywam się Efim, nagrywam nasz program w centrum Warszawy, blisko Chmielnej, z takim pięknym widokiem, no jest dzisiaj ze mną oczywiście na Anastazja. No i co, szukamy ciekawych ubranych osób, żeby zapytać, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko. A w dzisiejszym szybkim blitzu porozmawiamy na temat podróbek, komentujcie, co wy sądzicie na temat podróbek i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, włączyć dzwoneczek do powiadomień i lajkować. Nara. Cześć, jestem Anastazja, powiedz mi, jak się nazywasz, skąd pochodzisz i co robisz w Warszawie? Mieszkam w Warszawie, nazywam się Alex i no, przebywam większość czasu w centrum Warszawy. Okej, okay, ile masz lat? 18. Powiedz mi, skąd masz tak ciekawy obraz, jeżeli chodzi o twoje właśnie włosy, kolory, skąd czerpiesz inspirację na takie outfity? Zazwyczaj Instagram albo Pinterest, albo po prostu jakieś właśnie osoby na mieście, albo znajomi. Okej, okay, bo to naprawdę jest oryginalne, w sensie nie widziałam nikogo nigdzie tak ubranego, dlatego tak się pytam. Powiedz mi, co sądzisz na temat tego, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze? Nie trzeba zupełnie prawie wydawać pieniędzy, żeby dobrze wyglądać, bo na przykład ja część rzeczy kupuję w tanich sklepach w internecie, albo w używaną odzież, no albo po prostu kupuję stare rzeczy ze swojej szafy, których nigdy nie widziałam, na dnie gdzieś były i myślę, o, teraz to jest dobry moment, żeby to założyć. A na przykład jeżeli chodzi o używane rzeczy, to kupujesz je świadomie, czy po prostu jak coś tam znajdziesz? Czy to jest jakby zasada, że nie wolisz nie kupować? Czy kupujesz w sieciówkach, może inaczej? Raczej nie kupuję w sieciówkach, w sensie jak coś się znajdzie, to kupię, ale staram się unikać, bo wolę po prostu używane. No dobrze, bo to jest takie dosyć odpowiedzialne teraz, prawda, żeby troszkę ten świat wspomóc. A co myślisz na temat takiej rzeczy jak podróbki? Czy nosisz, czy nosiłabyś, czy... Jak na to patrzysz w ogóle? Nie noszę, jakbym miała nosić, no może, ale zależy, jak to jest jakaś wielka firma, która nie traci dużo pieniędzy na tym, typu Gucci albo Supreme czy czegoś tego typu, to nie obchodzi mnie to jakoś bardzo. Jeżeli to jest jakaś podróbka małego biznesu, co ktoś sobie zaprojektował, to trochę niespoko. Okej, rozumiem. Mogłabyś mi pokazać, co dzisiaj masz na sobie i określić mniej więcej cenę? No dobra, mogę spróbować. Bluzka jest z AliExpress za około 50 zł. To jest droższe, bo rzadko jest, jakby jak coś jest częściej znajdywane w sieciówkach, czy w internecie, takich wszystkich sklepach razem, to są tańsze, a jak są takie bardziej oryginalne, to są trochę droższe, więc 50 zł. Spodnie, no, nie mam pojęcia skąd je mam, po prostu je mam w domu, możliwe, że po jakiejś siostrze ciotecznej czy coś. Buty mam z Amazona, z Demonii, to jest moja najdroższa rzecz i są za 550 zł. Ale no dlatego, bo... A, sorry. Jeszcze nie zapomnij powiedzieć o torebce i dodatkach, bo są też bardzo oryginalne i bardzo ciekawe i wspinki na włosach. Wspinki z dzieciństwa albo dostałam od znajomego jakieś stare, albo te... Większość bransoletek robię sama, ale dzisiaj mam je na sobie z Pepco za jakieś 5 zł, razem wszystkie za jakieś 10. Pierścionki też znalezione albo kupione na AliExpress, albo w automatach. Misiek, no to był miś taki z kwiatkiem, który się dostaje na dzień mamy, czy coś tego typu, ale mu założyłam bransoletkę z kolcami. Nałożyłam... Czyli sama przerabiasz te rzeczy? Mhm. No i to jest część smyczy z Chińczyka. Okej, okay, a jeszcze choker? Choker z AliExpress i te dodatki, niektóre są z gazetek z dzieciństwa typu jakieś z idolami czy coś tego typu, a te z koralikami z Pepco. Masz jakichś ulubionych twórców, czy inspirujesz się właśnie tak jak powiedziałaś Instagramem? W sensie konkretne osoby? Trudno powiedzieć, bo nie pamiętam ich imion. Wiem, że Jasmine Bean całkiem epicko. Tak, na początku to jest moja pierwsza inspiracja, że się zmieniłam właśnie wtedy, jak zobaczyłam Jasmine Bean. Bardziej make-upem się interesowałam, ale przeszłam na ubrania. Super, bo masz naprawdę bardzo oryginalny fit i bardzo dobrze to wygląda i bardzo ciekawy. W ogóle się zgrywa, tak, bo teoretycznie to są dziecięce, tak jak pokazywałaś tutaj bransoletki, a składasz je tak w fit, że to wygląda jakby spójnie, nie? I że nie ma takiego odbicia. Czego byś na siebie nigdy nie założyła? Czy jest w ogóle taka rzecz? Tak naprawdę tylko coś, co nie jest w
moim stylu, w sensie trudno jest określić, jaki jest konkretnie mój styl, ale widzę coś i myślę, nie założę tego, albo widzę to i myślę, o, założę to. I tak naprawdę to nie ma jakiejś konkretnej rzeczy, której bym nie założyła. A czy jest coś, czego byś nie chciała widzieć na swojej drugiej połówce? Nie mam problemu, żeby nosił co chce, bo po prostu jak się podoba mu to, co nosi, jeżeli się z tym wygodnie czuje i komfortowo, to proszę bardzo. Nasza ulubiona rzecz, czyli marzenia. Czy masz jakąś wymarzoną rzecz, którą byś chciała mieć teraz, takiego grajla modowego, który ci się gdzieś tam marzy? No, moje największe marzenie do tej pory były takie buty, a już się spełniło. A teraz to już nie wiem w sumie. Może kolejne w innym kolorze do kolekcji. No tak, no to jakby takie największe marzenie, załóżmy z 4 przynajmniej pary takich butów. Super, dzięki za wywiad w takim razie. W dzisiejszym szybkim blicu z Anastazją powiem 3 zasady, dlaczego nie powinniśmy nosić podróbek. Po pierwsze, to jest przestępstwo. Po drugie, obrażamy twórców. Po trzecie, jest to po prostu chuj. A wy co myślicie na temat podróbek? Zostawcie komentarze. Cześć, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś? Cześć, Oskar, mam 17 lat i jestem z Warszawy. A co porabiasz na co dzień? Na co dzień chodzę do szkoły, do drugiej liceum i nagrywam troszkę na TikToka. Opowiedz coś o tym TikToku więcej. No, była kwarantanna, strasznie mi się nudziło i w sumie przegrałem zakład z kolegą, więc musiałem założyć. No i tak jakoś to poszło w górę troszeczkę. Okej. Jest to jakaś działalność, której gdzieś tam chcesz dalej rozwijać, czy nie? Wiesz co, poznałem wiele fajnych ludzi dzięki temu i myślę, że chciałbym to dalej rozwijać, bo w przyszłości mogą się z tego też pojawić pieniądze, można się z tego utrzymywać, ale to już w dużo dalszej fazie. No i myślę, że chciałbym się dalej z tym bawić. Okej, no wiadomo, czegoś trzeba zacząć. Powiedz mi, czy spotkałeś się z jakimś hejtem działając w internecie? Znaczy, z takim hejtem twarzą w twarz nie, ale czasami znajomi bardziej żartobliwie mówią, aha, TikToker. No bo jest to troszeczkę takie, jest to postrzegana platforma jako platforma dla dzieci. I no, znajomi troszeczkę czasami sobie pożartują, ale raczej z takim hejtem, że ktoś obcy podszedł do mnie i tam chtpu TikTokerze, to nie zdarzyło mi się raczej coś takiego. Okej, dobra, przejdźmy do ubrań, jakby najważniejszego tematu naszego odcinka. Powiedz mi, czym się inspirujesz w swoich ubraniach? Wiesz co, głównie się inspiruję tym, co zobaczę, tym, co mi się spodoba na stronkach, bo głównie tam patrzę po Zalando, takich stronkach nie najdroższych, no bo też wolę się ubrać w miarę taniej, ale żeby to było jakościowe i wolę jednak takie troszkę markowe bardziej ubrania niż takie ubrania typu Krop na przykład. Okay. A właśnie, jak mówisz o markowych ubraniach, co sądzisz o podróbkach? O podróbkach? Ogólnie ja uważam, że nie mam nic do osób, które noszą podróbki, ale to jest takie smutne, że muszą się dowartościowywać tym, że noszą podróbki. Ja osobiście nie założyłbym podróbek z dwóch przyczyn, ponieważ nie potrzebuję się dowartościowywać, a poza tym szkoda mi pieniędzy na podróbki, no bo są dużo gorszej jakości, no i szkoda jest marnować hajs. No to chyba jednak nie ma większego sensu. Czy masz jakiegoś takiego grajla modowego? Grajla modowego? Wiesz co, teraz myślę o kupieniu sobie jakiegoś droższego paska, ale nie jestem do końca pewien jaki. Myślałem o takim właśnie fajnym z klamerką, jakąś fajną, ładniejszą, ale jeszcze nie jestem przekonany. Okej, no dobrze, przejdźmy do tego, w czym jesteś dzisiaj ubrany. Opowiedz, co dzisiaj masz na sobie, ile mniej więcej to kosztowało? No to tak, buty to jest około 250 zł i kupiłem je w Faktory, na przecenie były w Adidasie. Spodnie to jest jakieś 130 zł, były też na przecenie w Zarze. Bluza ze strony Adidasa to było 200 zł, ponieważ tam była na przecenie, jakieś promocje miałem. Kurteczka, bomberka też z Zary to jest jakaś stówka, okay, bo też była jakaś fajna przecena. Czapka 120 i jeszcze saszetka to akurat tutaj 350. Okej, no i bardzo fajny akcencik taki. Powiedz mi, czy jest jakaś taka rzecz, której nigdy byś nie założył? Za szerokie spodnie. Okej. A czy jakaś taka rzecz, której nie chciałbyś zobaczyć na drugiej połówce swojej? Również. Okej. No dobrze, i najważniejsze pytanie naszego odcinka. Czy twoim zdaniem trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko?
nie trzeba, ale myślę, że jeżeli kogoś stać, no to super, że się ubiera drogo, bo to też zawsze jest bardziej jakościowe. Ale nie trzeba, można też się ubierać tanio. Okej. Jako osoba, która działa w internecie, gdzieś tam jakby pokazuje się ludziom, czy masz jakąś radę dla ludzi, którzy wstydzą się pokazać siebie? Jak tego się pozbyć? Po prostu przestańcie się wstydzić i tyle. Okej. Okej, dzięki ci wielkie. Cześć, powiedz mi, jak masz na imię, ile masz lat i co robisz w Warszawie? Gosia, 22. Aktualnie studiuję i głównie robię muzykę. A co studiujesz? Studiuję management i marketing na Akademii Leona Koźmińskiego. Okej, to dlatego masz taką ciekawą stylizację, czyli kreatywność jest. A z muzyką, powiedz mi coś więcej na ten temat, to jest bardzo ciekawe. Aktualnie tworzę swoją epkę. Będzie wydana jakoś na koniec października, myślę. Całe życie jakby moje jest związane z muzyką. Śpiewam, gram na fortepianie i zapraszam do obserwowania. Wow, jakie talenty! Na samym początku wywiadu był Instagram, więc na pewno wpadajcie. Jestem ciekawa, czekam na premierę. Może się zobaczymy, może coś tam porozmawiamy. Super. Powiedz mi w takim razie, skąd czerpiesz inspiracje na takie piękne stylizacje, ciekawe? Nie mam jakiejś konkretnej osoby albo projektanta, po prostu chyba czasem wpada mi coś w oko, jak przeglądam social media, Instagramy, jakieś inne platformy. I czasem po prostu idę do sklepu, coś mi się podoba, nie mam jakichś większych inspiracji modowych. A propos sklepu, gdzie kupujesz ubrania? Chyba trzeba się przyznać, że głównie w sieciówkach. Czasem próbuję coś wyhaczyć w internecie, często jakieś Zalando, ASOS, raczej takie mocno popularne platformy. Zawsze chciałam umieć ubrać się w jakimś lumpeksie, poszukać czegoś super, ale chyba nie mam takich zdolności, niestety. Ale bardzo bym chciała, jakby ktoś mógł mnie nauczyć, to jestem chętna. No właśnie, zostając w tym temacie, czy sądzisz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze? Nie, pewnie, że nie. Jeżeli ktoś ma taki zmysł i potrafi ubrać się właśnie praktycznie za nic, no to tylko szacun. No tak jak mówiłam, chciałabym umieć przegrzebywać wszystkie lumpeksy i inne takie miejsca, żeby uzyskać jakieś fajne stylizacje. A na co zwracasz uwagę przy zakupie rzeczy? No nie wiem, chyba po prostu coś mi wpada w oko i się podoba. No wiadomo, że czasem cena gra rolę, czasem mam ochotę kupić sobie coś droższego, czasem wolę uzyskać jakieś promocje, różnie to bywa, ale myślę, że po prostu coś mi wpada w oko, albo sobie coś upatrzyłam wcześniej i tak wychodzi. Cię wiecznie, obydwie włosy cały czas poprawiamy. W głowie, nie mogę nic z tym zrobić. Dobrze, w takim razie powiedz mi, co dzisiaj masz na sobie i czy możesz po kolei powiedzieć, ile to mniej więcej kosztowało? No to chyba tak od butów. Buty są ze Steve'a Madena, myślę, że nie wiem, z 500 zł, coś takiego. O, też mam dzisiaj Steve'a Madena, ale troszkę inne. Ale bardzo lubię, więc mam pełno też jakichś obcasów czy szpilek. Spodnie są z Bershki, myślę, że około 150, nie więcej. Bluzkę kupiłam na Zalando, ma tutaj takiego fajnego croissanta. Myślę, że I'm gonna drop my croissant. Petit déjeuner, to chyba znaczy małe śniadanie po francusku. Myślę, że nie więcej niż 100 nie kosztowała. Płaszczyk mam bodajże z Zary, z dosyć starej kolekcji, no to tak strzelając z 200, coś takiego. Torebka jest z polskiej firmy Fabiola, którą sama gdzieś tam odgrzebałam. Jest to bardzo fajna firma, w ogóle polecam. Tak, kojarzę, mam nawet torebkę. Można sobie wybrać wszystkie kolory, dopisać sobie jakieś swoje nawet, nie wiem, sentencje, imię, cokolwiek tam się chce. Kosztowała powiedzmy z 300 zł, tak około, nie pamiętam do końca. No ale tak, oni właśnie robią kastomizację, jakby też jakość tych produktów, jest super. To jest ręczna robota w ogóle. Tak, dokładnie. Na początku myślałam, jak ją dostałam, ona była taka twarda, jakby nieprzegryziona powiedzmy, że będzie dosyć niepraktyczna, ale jak się dosłownie trochę ją ponosi, to jest dużo lepiej. No tak, bo to są też skóry naturalne, no muszą się rozchodzić. I berecik, powiedz. Berecik, nie pamiętam skąd mam berecik, mogę zobaczyć. Chyba jest z Reserved. No to nie wiem, ile mógł kosztować. Podejrzewam, że około, nie wiem, 70-50, coś takiego. Biżuterii zazwyczaj sama nie kupuję. Jakoś wychodzi tak, że zazwyczaj ją dostaję. To są same starocie, jakieś rodzinne, więc
Ale to jest niesamowite, że możesz zestawiać. To, tak. No właśnie zestawianie takich rzeczy z rzeczami nowymi jest właśnie tym, co w kreatywności sobie cenimy, prawda? Powiedz mi, co sądzisz na temat podróbek, jakichś rzeczy, torebek, czegokolwiek, na przykład jakichś znanych designerów? No nie jestem za kupowaniem podróbek. Myślę, że marki nie są tylko po to, żeby pokazać, że ma się coś markowego, tylko jednak świadczy to o jakiejś jakości i no sam fakt, że ten projektant to wymyślił, no nie powinno się tego kopiować i sprzedawać pod jakąś, nie wiem, minimalnie zmienioną nazwą. No nie, jakby rozumiem, że nie jest czasem ludzi stać na rzeczy markowe. No i wtedy okej, jakby te takie podrabiane rzeczy sieciówkowe, powiedzmy, no myślę, że przejdą, ale typowe napis jakieś Louise Vuitton albo jakieś inne rzeczy, no nie, no po co, nie ma sensu. Masz jakiegoś graila modowego, jakąś taką wymarzoną rzecz, za którą teraz polujesz i co to ewentualnie jest? Czy mam coś takiego? W sumie tak, może basicowo mocno od dłuższego czasu myślę o kupieniu takich typowych, klasycznych szpilek od Louis Vuitton. Wszystkim się dobrze noszą. Podejrzewam, że to jest taki klasyk, który po prostu powinno się mieć w szafie. Szczerze mówiąc, klasyki teraz jest znaleźć najciężej, prawda? No właśnie, ja nie mam jakiegoś odjechanego, nie wiadomo jakiego stylu. Czasem lubię założyć coś szalonego, ale jednak fajnie. No, często poruszam się w klasykach jakiejś takiej. Teraz w drugą stronę. Czego byś na siebie nigdy nie założyła? Czego mam na siebie? Myślę, że jest parę takich rzeczy, których nie założyłabym ze względu na moją sylwetkę albo po prostu których się źle czuję, które podobają mi się na innych, niekoniecznie na sobie. Ale czy jest coś takiego? Na pewno coś by się znalazło. Nie jestem fanką biodrówek, o może tak. One teraz wracają, prawda? No właśnie wiem, ale jakby może na sobie, może niektórzy potrafią jakoś tak to dobrze wystylizować. Ja nie jestem fanką, może tak. Okej, dzięki wielkie za wywiad. Miłego dzionka. Miłego dnia również. Ja już jestem ubrana do uciekania, bo jest bardzo zimno. Nie zapomnijcie skomentować, co wy sądzicie na temat podróbek, a ja uciekam. No i co, zasubskrybujcie, polajkujcie, włączcie powiadomienia, żeby być na bieżąco. Już niedługo wyjdą jakieś nowe programy, ale wszystko zależy od was. Więc zróbcie to, co powiedziałem, a będzie zajebiście. Nara.